Cześć. Dzisiaj będę czytał kolejny, drugi rozdział z książki The Great Cosmic Mother: Rediscovering the Religion of the Earth autorstwa Barbary Moore i Moniki Zhu. Rozdział ten nazywa się Marks i Matriarchat. Antyczne ugrupowania zorientowane na kobiety były pierwotnym komunizmem. Friedrich Engels i Karl Marx dostrzegli to. Engels w szczególności odwołuje się do matczyno-prawicowych koncepcji J.J. Bakufena, a obaj mężczyźni oparli swoje analizy rozwoju społecznego na pierwotnym istnieniu starożytnych matriarchatów, to jest komunalnych systemów matrifokalnych. Z tym względem byli pod wpływem pism Louisa Morgana, amerykańskiego antropologa. Morgan mieszkał z plemiennym społeczeństwem Irokezów i badał je. W ich strukturze pokrewieństwa, języku i zwyczajach znalazł dowody na wczesne relacje wspólnotowe i więzy krwi oparte na różnych etapach grupowego małżeństwa. W Ancient Society, napisanym w latach 80. XIX wieku, Morgan przedstawił swój wniosek, że takie społeczeństwo było matrylinearne, a z konieczności matryfokalne, ponieważ w strukturze małżeństw grupowych tylko matka może być z całą pewnością znana jako rodzic dziecka. Obecnie wiemy, że podobne dowody można znaleźć na całym świecie. Na przykład wiele systemów pokrewieństwa rozróżnia biologicznego ojca dziecka i ojca społecznego, którym jest zwykle brat matki lub inny męski krewny. W tych społeczeństwach ojciec społeczny jest uważany za prawdziwego ojca. Tożsamość i dziedziczenie są przekazywane przez kobiece linie krwi. Jednak jako pionierzy ani Morgan, ani Engels, ani Marx nie byli w pełni świadomi rzeczywistych funkcji i osiągnięć kobiet w minionych kulturach. Nie byli też dostrojeni do całościowego gestu wczesnych ludów. W przypadku Marxa i Engelsa, a w szczególności ich dogmatycznych interpretatorów i zwolenników, zawężenie uwagi do analizy ściśle ekonomicznej i klasowej całkowicie przesłaniało pierwotny stan ludzki, który był bardziej głęboki duchowo niż ekonomicznie. To marksistowskie zawężenie uwagi i wynikające z niego zaprzeczenie ludzkiego doświadczenia duchowego miało tragiczne reperkusje na całym świecie. Jak do tego doszło? Karl Marx, Engels również, był człowiekiem głęboko współczującym. Dowodem na to jest jego stwierdzenie opium dla ludu, które nigdy nie jest rzetelnie cytowane. Nędza religijna jest jednocześnie wyrazem rzeczywistej nędzy i protestem przeciw nędzy rzeczywistej. Religia jest westchnieniem uciśnionego stworzenia, sercem nieczułego świata, jest duszą bezdusznych stosunków. Religia jest opium ludu. Prawdziwe szczęście ludu wymaga zniesienia religii jako urojonego szczęścia ludu. Wymagać od kogoś porzucenia złudzeń co do jego sytuacji, to znaczy wymagać porzucenia sytuacji, która bez złudzeń obejść się nie może. Krytyka religii jest więc w zarodku krytyką tego padołu płaczu, gdyż religia jest nimbem świętości tego padołu płaczu. Krytyka zniszczyła urojone kwiaty upiększające kajdany nie po to, by człowiek dźwigał kajdany bez ułud i bez pociechy, ale po to, by zrzucił kajdany i rwał kwiaty żywe. Nikt nie powiedział tego lepiej ani nie uznał wyraźniej absolutnego prawa człowieka do trzymania się ducha w sytuacji bez ducha i serca w świecie bez serca. Ponieważ duch i serce są prawdziwe i tylko one pomogły milionom istot ludzkich przetrwać w sytuacjach, które w przeciwnym razie byłyby nie do uratowania. Tragedią Marksa i marksistów było pomylenie ducha z ustanowionymi religiami. Widzieli oni wyraźnie i historycznie, że religia ugruntowana sprzymierzała się z ciemiężcą, uciskającą klasą, uciskającą monarchią, uciskającymi systemami społecznymi i ekonomicznymi. Widzieli nasiona ucisku w doktrynach religijnych, doktrynach, które racjonalizowały ubóstwo i zniewolenie, usprawiedliwiały brutalną tyranię i chciwość, ustanawiając boską pieczęć na systemach społecznych opartych na hierarchii bogatych i biednych, hierarchii rządzących i rządzonych.
Widzieli bogactwo i władzę kościołów oraz nędzną bierność wiernych. Widzieli, że Kościół jest w rzeczywistości instytucją stworzoną przez człowieka, która zdobyła i utrzymała władzę poprzez wykorzystywanie rzeczywistości ducha w porównaniu z rzeczywistością potrzeb fizycznych. Słyszeli kazania potępiające bogactwo materialne i ziemskie przyjemności, podczas gdy kościelni i ich bogaci zwolennicy żyli w dostatku, a masa wiernych żyła na kamiennych kolanach, w łachmanach. I słyszeli te warunki uzasadnione jako Boży plan dla człowieka. Widzieli, że instytucje religijne biorą na siebie definiowanie ducha i Boga oraz ludzkiego przeznaczenia zawsze we własnych elitarnych kategoriach i tylko dla własnej światowej korzyści. Widząc te rzeczy, marksiści słusznie potępiali zmowę ustanowionych religii w historycznym ucisku istot ludzkich. Co tragiczne, zaprzeczali również realności ludzkiego ducha i jego autentycznych tęsknot. Słusznie chcieli uratować ludzkość przed wyzyskiem religijnym, ale w swoim zawężeniu uwagi, w swojej ekonomicznej i klasowej redukcyjności podzielili istotę ludzką na dwie sprzeczne części – egzystencję materialną i duchową. Ten podział był tylko lustrzanym odbiciem już istniejącego dualizmu religijnego. Gdy dogmatyczny komunizm marksistowski rozwijał się w kraju za krajem, podział ten wzmocnił tę samą alienację ludzkiej kondycji, którą Marx chciał rozwiązać. Stworzył on ponury kapitalizm państwowy Rosji Sowieckiej i jej satelitów, w którym państwo pracuje w sposób ponury i mechaniczny, aby narzucić swoją definicję życia ludzkiego jako pozbawionego ducha mechanizmu. Dało to paliwo do silników propagandowych systemów reakcyjnych we wszystkich krajach, tak że świat jest rozdarty w fałszywej dychotomii pomiędzy bezbożnym komunizmem i boskim kapitalizmem. Bo jeśli komunizm jest ateistyczny, to jego przeciwnicy mogą twierdzić, że jest upoważniony przez Boga, jakkolwiek fałszywa byłaby ta teza. Wreszcie odwrócił on uwagę niezliczonych milionów uciskanych istot ludzkich, które potrzebują ekonomicznej i społecznej analizy marksizmu, aby wyjaśnić i zmienić swoją sytuację, ale obawiają się, że są proszone o kupno tej analizy za cenę swoich żywych dusz. Bez względu na to, jak bardzo skorumpowane i zmawiające się są ustanowione religie świata, wciąż tam stoją, oferując się jako jedyne sanktuaria ducha w świecie bez ducha. Marksizm stoi, niestety, w percepcji zbyt wielu ludzi jako całkowite fanatyczne odrzucenie duchowej rzeczywistości. I to postrzeganie marksizmu pomogło zasilić równie fanatyczne odrodzenie fundamentalistycznych religii na całym dzisiejszym świecie. Marx i Engels pomylili ducha z ustaloną religią, co nadal robią ich doktrynalni zwolennicy, ponieważ jako zachodni biali mężczyźni nie byli w stanie dostrzec całkowitego paradygmatu pierwotnego komunizmu starożytnych kobiet. Pochodząc z linearnej, fragmentarycznej i redukcyjnej tradycji zachodniej, która ma historyczne korzenie w judeo-chrześcijańskiej Biblii, jak również w arystotelesowsko-platońskim, grecko-rzymskim hiperracjonalizmie, nie mogli pojąć pierwotnego holizmu ludzkiego doświadczenia na ziemi. W rezultacie marksizm ma tendencję do wzmacniania, a nie przeciwstawiania się osławionej strategii alienacji zachodniego kapitalizmu. Analitycy marksistowscy mają na ogół obsesję na punkcie izolowania rozwoju ekonomicznego, produkcyjnego od rozwoju magiczno-religijno-seksualnego. Jak pisze Paul Karlan, myśliciel libertariański, istnieje marksistowskie założenie, że na przestrzeni dziejów społeczeństwa ludzkie zawsze dążyły przede wszystkim do zwiększenia produkcji i konsumpcji. Ale istota ludzka nie nosi w sobie w chwili narodzin ostatecznego znaczenia
jej życia. Maksymalizacja konsumpcji, władzy czy świętości nie są tendencjami właściwymi dla nowonarodzonego dziecka. To dominująca kultura, w której zostanie wychowane, nauczy je, że potrzebuje tych rzeczy. Uprawa kukurydzy wśród plemion meksykańskich czy uprawa ryżu w niektórych indonezyjskich wioskach to nie tylko sposób na zapewnienie sobie pożywienia. Praca rolnicza jest również przeżywana jako kult bogini i dziecka, jako festiwal i jako taniec. A kiedy pojawia się jakiś marksistowski teoretyk i twierdzi, że w takich przypadkach wszystko, co nie jest bezpośrednio produktywną pracą, jest tylko mistyfikacją, iluzją lub chytrością rozumu, należy z całą mocą podkreślić, że on sam jest o wiele bardziej kompletnym uosobieniem patriarchatu i kapitalizmu, niż mógłby być jakikolwiek zwykły szef. Twierdzi on, że wszystko, co ludzie robili lub starali się robić w historii, było jedynie surowymi prefiguracjami systemu fabrycznego. Gdyby marksista w tym przypadku potępiał lub próbował wyeliminować patriarchalną religię opartą na przywilejach, własności i mistyfikacji rzeczywistości, funkcjonującą poprzez wyzysk ludzkiej pracy i ludzkiej seksualności, to byłoby w porządku, ale zaprzecza on również temu, co jest samą prawdą ludzkiej egzystencji i istotą pierwotnych matriarchatów. Doświadczanej jedności psychicznej, produkcyjnej, seksualnej, kosmicznej mocy i aktywności w egalitarnej zbiorowości kobiet. Bo to jest właśnie to, co patriarchat chce zrobić. Oddzielić produkcję materialną od doświadczenia duchowego, naukę od magii, medycynę od wiedzy zielarskiej i środowiska psychiczno-sezonowego, seksualność od sakrum, sztukę od rzemiosła, astronomię od astrologii, język od poezji i umieścić powstałą w ten sposób specjalistyczną, wyabstrahowaną i mechaniczną wiedzę w rękach uprzywilejowanej męskiej elity zorganizowanej w zawody, hierarchie i klasy. Zredukować ekstatyczny taniec mięśni, krwi i duszy do linii montażowych fabryk, harmonogramów produkcji i produktu narodowego brutto. Patriarchat dzieli życie na wyższe i niższe kategorie, oznaczane jako duch i natura lub umysł i materia i zazwyczaj w tej wyalienowanej symbolice wyższy duch, umysł jest mężczyzną i lub białym, podczas gdy gorsza natura, materia jest kobietą i lub czarną. Ten fałszywy, dualistyczny symbolizm wynika z wymuszonego porządku męskiej dominacji. Z pomocą takiej falicznej psychologii mężczyźni mogą następnie chodzić po ziemi. Z pomocą takiej falicznej psychologii mężczyźni mogą następnie chodzić po ziemi, gwałcąc naturę, eksploatując zasoby i ludzką pracę, manipulując i ulepszając ją technologiczno-mechanicznymi wynalazkami i postępowymi celami. W patriarchacie mężczyzna oddziela się od ziemi, naśladując jakiegoś zdystansowanego i odłączonego Boga nieba, którego sam stworzył, a to intelektualne oddzielenie sprawia, że czuje się wolny, by dewastować świat przyrody bez poczucia, że należy on do wspólnego ekosystemu z nim samym. Eksploatuje to, całkowicie wyobcowany z faktu własnej ciągłości, z tym. Dla złudnego zysku niewielu i egzystencjalnego bólu wielu, patriarchat istnieje poprzez niszczenie pierwotnego holizmu. Marksistowski komunizm, kiedy obala lub sprzeciwia się rzeczywistości ludzkiego doświadczenia duchowego, nie rozwiązuje tej destrukcji. Jedynie ją potęguje z inną retoryką. Pozbywa się Boga i Kościoła tylko po to, by zastąpić je inną tyranią. Tyranią państwa, maszyny,
partii czy kwoty produkcyjnej. Nie wyzwala ona prawdziwie istot ludzkich, zmienia jedynie markę łańcuchów. Prawdziwie ludzka polityka musi studiować całą historię światowych religii i wierzeń duchowych. Musi próbować powrócić do systemów duchowych, które są harmonijne ze wszystkimi naszymi wizjami twórczego życia wspólnotowego lub podążać w ich kierunku. Bo tego właśnie brakuje obu konkurującym ze sobą światowym potęgom. Twórczego życia wspólnego. Oba systemy, kapitalizm zachodni i komunizm sowiecki, opierają się na negacji wspólnego świętowania. Świętowanie jest bowiem grą ducha, a we wspólnej egzystencji nie ma zysku. Ale ewolucja człowieka, ludzka kreatywność jest prawdziwym cudem i faktem kosmicznym. Potrzebujemy polityki, która uczestniczy w tej biologiczno-duchowej przygodzie. Ani Bóg dolara, ani Bóg państwa, ani żaden z alienujących patriarchalnych bogów, z których się wywodzą, nie pozwala na ten udział. Wilhelm Reich nie jest powszechnie łączony z marksizmem, ale to właśnie od niego zaczynał. Jego wczesne prace były próbą połączenia marksistowskiej analizy ekonomiczno-klasowej z psychoanalitycznym zrozumieniem znaczenia represji seksualnej w rozwoju faszystowskiego społeczeństwa patriarchalnego. Próba ta była w większości udana i za nią został ekskomunikowany zarówno przez Europejską Partię Komunistyczną, jak i przez freudowskie kręgi psychoanalityczne. To znaczy, że był na dobrym tropie. W książce Masowa psychologia faszyzmu oraz w innych pracach z lat 30. ubiegłego wieku Reich opisał udaną manipulację narodem niemieckim przez ideologię nazistowską. Twierdził, że na najgłębszych poziomach psychologicznych i biologicznych ludzie zostali już uwarunkowani przez pokolenia religijnych i kulturowych represji psychoseksualnych, aby posłusznie reagować i bez zastrzeżeń współpracować z sadyzmem, tyranią i ludobójstwem. Antyseksualna moralność religijna, paranoiczne koncepcje czystości krwi i sztywne poczucie wyższości etnicznej już okablowały system nerwowy oprawcy i zacisnęły mięśnie wewnątrz czarnych rękawic i butów. Jak pokazał, a właściwie przewidział Reich, hipnotyczny przywódca taki jak Hitler nie tworzy tych warunków, on je tylko wykorzystuje. Faszyzm nie jest dzikim, barbarzyńskim zjawiskiem, które pojawia się nagle i bez powodu w środku cywilizacji. Jest on wynikiem długiego procesu warunkowania, a instytucje, które dokonują warunkowania, to instytucje samej cywilizacji. Jednym z głównych punktów Reicha było to, że komunizm marksistowski i ogólnie socjalizm europejski, zawężony do obiektywnego skupienia się na stosunkach ekonomicznych i klasowych, nie były w stanie przewidzieć, przeanalizować ani zapobiec triumfowi nazistów, który był masowo subiektywną eksplozją patologicznie uwarunkowanego ludu w brutalną ekspresję. Co więcej, syndrom faszyzmu nie ograniczał się do Niemców. Faszystowska myśl i zachowanie nie jest narodową aberracją, ale historycznie zakorzenioną cechą psychiki wszystkich zachodnich cywilizowanych ludzi. Cechą wyraźnie widoczną w historii zachodniego kolonializmu i imperializmu. Polityczny punkt widzenia Reicha był następujący. W tym momencie historii sama zmiana obiektywnych systemów ekonomiczno-społecznych nie wystarczy. Represyjne zachowanie, sadystyczne relacje władzy, konkurencyjna chciwość w wykorzystywaniu, dominacji i poniżaniu i nasze przystosowanie do tych zniewag są już uwarunkowane w systemach nerwowych każdego członka naszych cywilizowanych społeczeństw. Zarówno ciemiężyciela, jak i ofiary są uszkodzone przez to doświadczenie.
Represyjne okablowanie systemu nerwowego występuje na najbardziej intymnych poziomach seksualności i ducha. Ponowne stworzenie istoty ludzkiej musi również nastąpić na tych poziomach, jeśli pragniemy prawdziwej ludzkiej rewolucji, takiej, która uczyni coś więcej niż tylko zmianę warty. Ten punkt jest ważny dla feministek, które już zauważyły, że seksistowskie dominujące zachowanie mężczyzn może mieć miejsce w całym spektrum politycznym od prawa do lewa. Represja, kontrola i eksploatacja kobiecej seksualności jest głównym narzędziem patriarchatu, ponieważ idzie w parze z eksploatacją kobiecej pracy. Lewicowi mężczyźni, którzy nie widzą związku między wyzyskiem w pracy a wyzyskiem seksualnym, nie dokonali całkowitej analizy lub, mówiąc językiem Reicha, nie przeszli całkowitej rewolucji. Na poziomie neuronów są nadal podłączeni do ucisku. W latach 30. Reich zwrócił uwagę na to, że dominującą męską fantazją seksualną w zdominowanym przez mężczyzn społeczeństwie jest fantazja o gwałcie. Wiedział, że nie jest to fantazja osobista, ale polityczna, z politycznymi reperkusjami. Bardzo dobrze rozumiał, że seksualna represja kobiet była najpotężniejszą patriarchalną bronią w tworzeniu społecznych ofiar. Kobiet, które zostały osłabione, uzależnione, przestraszone lub zawstydzone własnym ciałem i ukarane za jego funkcje seksualno-psychologiczne, ofiary dla każdego drapieżnika. Takie istoty łatwo wykorzystać politycznie i ekonomicznie. Ludzie, którzy nie posiadają własnej seksualności, nie mogą posiadać własnej pracy. Niestety Reich był surowym heteroseksualistą, niesympatycznym wobec homoseksualizmu i pozostającym pod zbyt dużym wpływem freudowskich wyobrażeń o kobiecej seksualności. I te problemy zostały nam przekazane kosztem jego darów. Reich nie dostrzegał związków między biseksualnością a psychiczną pełnią, ale w swoim zrozumieniu głębokich i celowych związków między represją seksualną a represją polityczną był zawsze w dobrym tonie. Marx powiedział: siła ludzka jest swoim własnym celem. Reich poświęcił się wyzwoleniu i korzystaniu ze zdrowej siły ludzkiej jako jedynego słusznego celu politycznego. Energię biologiczną, niestłumioną i niezniekształconą postrzegał jako kontinuum energii kosmicznej, bez nieograniczonych rozróżnień między tym, co fizyczne i tym, co duchowe. Widział je jako formy jednej energii, nazwał ją organem, manifestującej się we wszechświecie, takiej samej w komórkach nerwowych, jak i w gwiazdach oraz w ludzkiej świadomości. Tę ewolucyjną energię przepływającą przez wszystkie formy życia i stanowiącą pole energetyczne w przestrzeni, określał jako rzeczywistość duchową, a także siłę fizyczną. To znaczy Reich nie był mechanistycznym ideologiem, ale politycznym mistykiem. Dlatego został wygnany z partii komunistycznej i psychoanalitycznych kręgów zawodowych w Europie, musiał uciekać z nazistowskich Niemiec, znalazł się w Stanach Zjednoczonych, gdzie jego książki zostały zniszczone przez rząd federalny, a jego praca zdelegalizowana i zmarł w więzieniu federalnym. To znaczy, że prawdopodobnie był na dobrym tropie. Innym problemem wśród marksistów jest założenie, że społeczeństwo matriarchalne, jeśli istniało, to tylko na bardzo niskich etapach produkcji i w prymitywnych warunkach. Założenie to jest echem uogólnionej linearności i szowinizmu zachodniej historii, która ma tendencję do postrzegania wszystkich innych kultur, innych w przestrzeni lub w czasie, jako zaledwie wstępnych etapów na drodze do nowoczesnego rozwoju lub jako smutnych, nieudanych prób wybudowania autostrady i stworzenia łożyska kulkowego.
W rzeczywistości dowody wskazują, że niektóre z najbardziej zaawansowanych społeczeństw starożytnego świata, zarówno technologicznie, jak i kulturowo, były również matrifokalne, to znaczy zorientowane na kobiety i kierowane przez kobiety. Wcześni Kreteńczycy byli czcicielami bogini, a kobiety kreteńskie były kapłankami, sędziami, lekarzami, rzemieślnikami, sportowcami, przedsiębiorcami, liderami kultury na wszystkich poziomach. Kreta była głównym ośrodkiem kulturalnym i handlowym swoich czasów, a statki podróżowały do Irlandii, Hiszpanii, Afryki i na Bliski Wschód po złoto i cynę. Jedną z eksportowanych rzeczy było kreteńskie pismo linearne, którego sylabariusz został następnie przekazany przez Greków Fenicjanom. W domu Kreteńczycy mieli kryte łaźnie z ciepłą i zimną wodą, płynącą przez ceramiczne rury. Kreteńska hydraulika w 1700 roku przed naszą erą była o wiele lepsza od wszystkiego, co osiągnięto w Europie aż do czasów po 1700 roku naszej ery. Pełni wdzięku i artyzmu Etruskowie również byli matriarchalni, podobnie jak pierwsi Egipcjanie. Ślady matriarchatu istniały w Egipcie aż do czasów późniejszych imperiów i dynastii. W tych kulturach, podobnie jak we wielu innych, grupa rodzinna mieszkała na ziemi należącej wspólnie do matek. Mąż lub kochanek kobiety mieszkał z kobietą i jej grupą rodzinną. Dzieci, niezależnie od tożsamości ojca lub stosunku prawnego, mieszkały z grupą rodzinną matki. Starożytne prawo egipskie jasno określało, że cały majątek rodziny, ziemia i dobra domowe należały do kobiety i że ona, zamężna lub niezamężna, miała całkowite prawo do dysponowania swoimi własnymi rzeczami, w tym sobą. Nikt, kto studiował Kreteńczyków, Etrusków czy Egipcjan, nie mógł określić tych kultur jako prymitywne. Bardzo zaawansowane kultury rozwinęły również matriarchalne ludy Dahomey i Ashanti z Afryki Zachodniej oraz lud Naya z Kerali w południowych Indiach. Wśród rdzennych Amerykanów to właśnie w dużej mierze matrifokalność ludu Pueblo pozwoliła mu przetrwać tak długo na starych zasadach z rozwiniętymi wśród nich silnymi technologiami architektonicznymi. Miejsca zamieszkania wszystkich tych ludzi, od przenośnych szałasów z trawy po wielopiętrowe budynki mieszkalne, nie były po prostu utrzymywane przez kobiety. Kobiety je budowały. Wszędzie technologia mieszkaniowa była pierwotnie postrzegana jako domena kobiet. Nie twierdzimy, że matriarchat był systemem, w którym kobiety rządziły wszystkimi za pomocą wielkiego kija. Matriarchaty nie są zbudowane na zasadach dominacji, ale na faktach pokrewieństwa krwi, w tym na prymacie matki. Kobiety były właścicielkami swoich ciał, swoich dzieci i swoich żywych własności. Kobiety podejmowały istotne decyzje wpływające na przetrwanie i dobrobyt swoich ludzi. Nie było sposobu, by elitarna grupa mężczyzn mogła ustanowić prawa ograniczające ruchy, idee czy aktywność seksualną kobiet. Relacje ekonomiczne nie były doświadczane jako oddzielne od relacji religijnych i społecznych. Były one pierwotnie oparte na wymianie darów, która służyła funkcji łączącej wspólnotę, a nie konkurencyjnej czy nastawionej na zysk. Dobra materialne miały wartość jedynie w kontekście społecznych i duchowych zastosowań, do których były wykorzystywane. Jeśli marksiści mają tendencję do niedoceniania starożytnych kultur matrifokalnych i postrzegania ich jako prymitywnych lub nierozwiniętych, to dzieje się tak tylko dlatego, że marksiści podzielają zachodnie uprzedzenia dotyczące rozwoju. Zakładają oni, że wszystkie kultury, dawne i współczesne, należy oceniać według tego, jak bardzo zbliżają się do systemu fabryki przemysłowej z jej produkcją ilościową, niezależnie od jakości życia ocenianych kultur. To uprzedzenie marksiści i giełdowcy wydają się podzielać w równym stopniu. Marks i matriarchat, drugi rozdział książki.
Jeżeli podobał się Wam ten film, to prześlijcie go komuś, podzielcie się tym, a niech sobie ktoś oprócz Was jeszcze posłucha i zapozna się z tą niesamowitą książką, którą polecam Wam nabyć w jakiejkolwiek formie i zapoznać się z całą jej treścią, gdyż jest to książka niezwykle inspirująca i otwierająca i pouczająca. Buziaczki, do zobaczenia następnym razem.